Jak tata miał lat 9, to był rok 32. Dostali mieszkanie przy ulicy na Soku i tam mieszkali. Numer 7, mieszkania 4. To był właściciel Niemiec, bardzo przychylny Polakom, także to zawsze podkreślano. I on był naprawdę taki pełen serca, można powiedzieć, do Polaków. Tak ja zawsze słyszałam to. No i mieszkali w tym mieszkaniu, należeli do wszystkich polskich, no jakie możliwe tam były polskie organizacje. Tata był harcerzem, wujek też był harcerzem. Do wybuchu wojny, no jakoś to się tak wszystko tutaj dobrze układało, muszę szczerze powiedzieć, między tymi Niemcami i Polakami. To byli sąsiedzi, oni się przyjaźnili, zapraszali się na kawy, taka była moja babcia jedna i druga, tak było. 1 września zaraz rodzice taty, moi dziadkowie i tata dostali się już do Wiktoria Szule. I tata, dziadek się ukrywał, bo wiedział, że oni za te wszystkie swoje przynależności do organizacji, jakie były. Był w Radzie Portu tam i tam się też udzielał w polskich organizacjach. Pomagał przy budowie polskiego kościoła Chrystusa Króla. No tam było dużo tych Polaków już umieszczonych, źle traktowanych. Dziadek dostał zaraz na wstępie 2 kopniaki, otrzymał, tak jak to zawsze tata mój podkreśla. No i babcia zobaczyła i to było wstrząsające dla niej do czasu, kiedy żyła. Okropnie skatowanego księdza Komorowskiego, tego właśnie przez Stanisława biskupie, tak, bo jego też aresztowali. Pokrwawiony, pobity, wyjątkowo się nad nim znęcali. Był też ksiądz Rogaczewski, który wszystkich tam spowiadał, udzielał tej absolucji i mówił, powtarzał, że jak się nas tu rozstrzelają, to spotkamy się w niebie. I wtedy samochody nadjechały, autobusy, nadjechały ciężarówki i wszystkich zebrali. Kazali, nie wiedzieli gdzie jadą, kazali im wsiąść i pojechali do Stutthofu. Musieli ten obóz tworzyć tak w pewnym sensie, budować, kopać tam to wszystko. No i tata miał to szczęście, że z obozu wyszedł wcześniej, bo dziadek już nie wyszedł. On zginął w Dachau. Miał przez całą wojnę był w 5 obozach, bo był jeszcze Sachsenhausen, Mauthausen, Stutthof i w Dachau zmarł. W roku 45, 4 miesiące przed zakończeniem wojny. Jechaliśmy towarowym pociągiem. Ciemno było, czyli już zmrok był. I dostaliśmy przewodnika, który miał nas zakwaterować na jedną noc, jako że my chcemy jechać do Wrocławia. To była stacja taka, z konieczności wylądowaliśmy w Gdańsku, ale naszym celem był rodziców, znaczy Wrocław. No więc zaprowadził nas do jedynego budynku, który znał, właśnie pod 13. No zrujnowany był, w ogóle jakaś dziura w ścianie gdzieś tam była i szczury po nas skakały i w ogóle, ja to pamiętam. Ale trzeba było przenocować jakoś, przebyć tą noc może tak. Nie wiem, czy rodzice spali, wątpię. No myśmy spali, zasnęli jakoś tam, dwoje dzieci. No i rano mieliśmy dalej jechać. Właśnie do Wrocławia, tam gdzie wszyscy znajomi i taty praca i w ogóle. Czyli dla rodziców komfort. Ale co się stało? I to jest chyba taki dość najciekawszy moment w tym opowiadaniu moim, przynajmniej dla mnie. Moja mama jak wstała i wyszła z tego domu i zobaczyła ogród i właśnie tą cebulicę syberyjską kwitnącą i w ogóle ogród, gdzie są przepiękne krzewy rosły, bo tam było przedszkole niemieckie i był bardzo zagospodarowany dobrze ogród. I jak moja mama zobaczyła ten ogród, to powiedziała: Januszku, ja się stąd nie ruszam. Tu się będą dzieci wychowywać. No w takim pięknym ogrodzie. Ja nie chcę do żadnego miasta, nie chcę do żadnych... Ja chcę tutaj. No to tata w rozpacz wpadł. Bo tam wszyscy, tam praca, tam wszystko. A on fanaberię swojej żony teraz musi uwzględnić. No i niestety mama przesądziła, uparła się i koniec. W 45 roku moi rodzice z trójką dzieci z województwa krakowskiego, 30 km od Krakowa, z zapadłej wsi, przyjechali do Gdańska. Mieszkaliśmy na Stoku pod numerem 38, mieszkanie 10. Nazywało się jeszcze Grenadier Gasy. To było 4-pokojowe mieszkanie, gdzie 2 pokoje zajmował mojej mamy kuzyn, a 2 pokoje my. Tam były kiedyś balkony, teraz tych balkonów nie ma.
moja mama opowiadała, że jak przyjechała do Gdańska, to stała na tym balkonie i wiecznie płakała, dlatego że widać było w stronę Kościoła Świętej Trójcy same gruzy. Myśmy z takim moim rówieśnikiem, no 2 lata starszy ode mnie, Józkiem Terału, który mieszkaliśmy na jednym piętrze, myśmy chodzili z tego przez, to się nazywało Jedności Robotniczej, ta ulica chyba, na tory i tam były przed Urzędem Wojewódzkim baraki, gdzie były, no myśmy widzieli dużo kobiet, Niemek. Ja widziałam, no tam przychodzili Rosjanie do tych dziewczyn, tam jakieś chichy, śmiechy były. To pamiętam, że tam były takie baraki właśnie postawione i one tam były, a myśmy tam chodzili, bo tam było dużo desek i myśmy przez te tory przynosili do piwnicy deski na opał do domu. Ja nie wiem, jak ja miałam siłę taką deskę nieść. Pani wyszła, wieszała bieliznę i on odpadł, jej balkon spadł i ona była prawdopodobnie na drugim piętrze. Także przygniotły ją te płyty, zginęła na miejscu. Ja wtedy byłam w szkole podstawowej, pamiętam, była to wielka tragedia. I tragedia u mnie w domu, bo dla babci to był 5 pokój. Był tak zawsze, tam stały 2 fotele i stół. To był naprawdę 5 pokój. Agawy, kwiaty. No, zawsze mówili, że pani Skwarczewskiej balkon był najbardziej ukwiecony. Także pelargonie. No, sama podlewałam, pomagałam babci podlewać te kwiaty. I potem przyszła wiadomość, że będą niestety obcinać, usuwać, likwidować balkony. I nie udało się nam nic prawdopodobnie, bo były petycje, prośby, ale nie we wszystkich kamienicach, bo tu nad Radunią dalej zostały. Tu naprzeciwko też balkony zostały. No może troszkę były bardziej wzmocnione, ale bardzo szkoda. Ten dom też miał wieżyczki na dachu. I ja pamiętam jako dziecko, bo miał piękną elewację, taką jasną i pomiędzy były cegiełki. I pamiętam dziury od kul. Jak się poznali, przyszedł na świat mój brat na Uruń. No i chodzili, szukali, chodzili, jak to mama nazywa, do prezydium. Kiedyś tak się mówiło na urząd miejski. Do prezydium, no i wychodziła przydział, tak zwaną decyzję na mieszkanie przy ulicy Na Stoku. No nie była zadowolona z tego przydziału, ale się cieszyła, no bo okazało się, że dostali mieszkanie przy ulicy Na Stoku 23, ale niestety na parterze. Tam było bardzo ciemno, wilgoć, wiadomo, dzielnica była zaniedbana, te kamienice też były zaniedbane. Wody opadowe podsiąkały pod te domy i przyjęli to mieszkanie, ale nie mieszkali długo na parterze. Była okazja się zamienić, to zamienili się, bo sąsiedzi z drugiego piętra się wyprowadzali, więc oni się przenieśli na to drugie piętro. Zamiana mieszkań w okresie PRL-u nie była taka prosta. Mieszkańcy wymyślili sobie dosyć łatwy sposób na tą zamianę. Po prostu przenosili numer mieszkania na drzwi do tego mieszkania, do którego chcieli się wprowadzić. Czyli jak ktoś mieszkał na parterze, to przeniósł swój numer, na przykład 3, na drugie piętro i nagle na parterze, gdzie powinien być numer 3, tam był numer 7, a tam, gdzie miał być numer 7, na drugim piętrze był numer 3. Więc tak to wyglądało. Wspominam te lata dzieciństwa bardzo miło. W związku z tym, że byliśmy w tym domu jedną wielką rodziną. Wszyscy znali dobrze siebie, znali osoby, które ich odwiedzają, bliższe rodziny, które były w kontaktach z tymi. Także, że wszystko wiedzieliśmy o sobie, co się tylko dało. Razem spędzaliśmy wszystkie wolne chwile poza szkołą oczywiście, nie?
Bawiliśmy się w różne gry, nie tak jak teraz przy komputerach, których zresztą nie było, tylko wymyślaliśmy podchody, dwa ognie, zbijaka. Przed dyrekcją Lasów Państwowych były takie fajne kule wielkie, kamienne. Wymyślaliśmy sobie berka kamiennego. To znaczy trzeba było, jeżeli był stop, to trzeba było być koniecznie gdzieś przy kamieniu, dotykać go. Także naprawdę mieliśmy masę ciekawych zajęć. Na podwórku rodzice zrobili nam, jak było lato, wystawili nam wanny. Kąpaliśmy się w tych wannach, woda cieplutka, nagrzana słoneczkiem. Rodzice siedzieli sobie w cieniu pod komórkami, bo w podwórku takie komórki na węgiel były, więc tam sobie porobili ławeczki i siadali, a dzieciaki wpuszczali się. Ogrodzone było to podwórko takim metalowym płotem. Oprócz tego, że byli ludzie wspaniali, no to warunki już nie były wspaniałe do mieszkania. Było ciasno, bo to były takie kamienice dla robotników. Zdaje się, że tu były wybudowane w ogóle dla tych robotników z fabryki czekolady te budynki, z tego co pamiętam. Było ciasno, bo w każdym lokalu były tylko dwa pokoje, w tym jeden przychodni i kuchnia. Ubikacja była w korytarzu dla wszystkich lokatorów, jedna na piętrze, każde piętro swoją ubikację, ale w domu nie było. Więc no, nie było za wesoło z warunkami, no ale to były czasy powojenne i każdy sobie szukał miejsca do życia jakiegokolwiek. Nie każdy miał szczęście wprowadzić się do ładnego domu. Dużo zdjęć jest robione tam na Roga Czeskiego razem z dziećmi wszystkimi i dorosłymi, więc wszyscy, którzy mieli aparaty, to robili i przekazywali sobie te zdjęcia. Jedna rodzina robiła, druga rodzina robiła, trzecia rodzina robiła, zawsze ktoś robił. Wszyscy w zasadzie niby bieda, ale te aparaty fotograficzne były. Ponieważ na świat przyszła moja siostra, Krystyna, to w tym jednopokojowym mieszkaniu się zrobiło bardzo ciasno i rodzice szukali jakiejś możliwości powiększenia mieszkania. Jak mieszkałem na Węglarskiej, to naszym światem to były ruiny. Natomiast tutaj, na tej Biskupiej, to się znaleźliśmy po prostu w wielkim sadzie. Na całym tym terenie rosło mnóstwo drzew owocowych. I tam zastosowali ci mieszkańcy taką metodę, że co roku każdy dostawał przydzielone śliwki. Drzewo śliwkowe albo dwa, albo trzy, tam, no, w zależności od wielkości. Bo to, wszystko starali się robić tak, żeby było sprawiedliwie, żeby jedne owocowały bardziej, drugie mniej, więc tak dzielono. I każde drzewo co roku było taką wstążeczką. Każdy miał swoją wstążeczkę, którą zaznaczał na tym drzewie, przywiązywał. I to było na ten rok, to było jego drzewo śliwkowe, bo tych śliwek było dużo. Natomiast jabłonie i grusze, to było ich tak mało, że po prostu nie można było przydzielić każdemu tego drzewa. W związku z tym były zbierane owoce. Najpierw się wchodziło na drzewo i zrywało się ręcznie do koszy te jabłka czy gruszki. I następnie układało się na tyle kupek, ile było mieszkań. A potem się resztę, czego nie można było zjąć, to się strząsało i się układało drugie kubki, bo tam były jabłka, które były potłuczone, bo spadały, więc każdy dostawał taką kubkę. I tak samo było z gruszkami. No i na początku to tam wchodzili nasi ojcowie na te drzewa, a potem jak już my dorośliśmy, to my, najpierw tam Stasiek z Zenkiem, a potem ja z Włodkiem. W tamtych czasach, no wiadomo, to bieda była, w związku z tym wszystko było wykorzystywane. Po prostu to, co się zebrało, to, co tam zostało przydzielone, to, co urosło na śliwce, to matka wszystko to przerabiała na kompoty, na dżemy. Mieliśmy i pomidory, i praktycznie wszystko.